Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed nami weekend oczywiście z boksem. No i powiem szczerze, że ten ciężar jest lekko przeniesiony na boks olimpijski u mnie. A to za sprawą Jurki Szeremety. O tym już mówiłem wcześniej, tylko krótka odpowiedź, jeśli chodzi o wasze komentarze, takie rozległe, że dlaczego daje się manipulować tym wszystkim jakby mediom i tym wszystkim organizacjom, MKL-owi i ludźmi zajmującymi się promocją boksu, igrzysk i tak dalej, i tak dalej. No to odpowiem wam tyle. Jest to oczywiście dla mnie dziwne. Czy nie widzę tych wszystkich różnic pomiędzy Lin i Kalif, a resztą dziewczyn? Owszem, widzę. Widzę, że i zwróciłem na to uwagę, że boksują bardziej po męsku, że mają jakby lepszą wydolność, zdecydowanie większą siłę fizyczną oraz bardzo męską, charakterystyczną sylwetkę. Szerokie ramiona, wąskie biodra, inaczej zbudowaną klatkę piersiową i szeroką szczękę. Tak, widzę to wszystko. Natomiast też wiemy, że niektóre kobiety jakby mniej przypominają kobiety, a bardziej mężczyzny. Jest to ich jakaś tam cecha urody, predyspozycje genetyczne. I gdzieś nie można akurat za to karać, a jakby dowodów na to, że jest inaczej, nie mamy, bo obie dziewczyny, i Lin, i Kalif, są oskarżone o to, że są mężczyznami. Natomiast ci, którzy oskarżają, czyli my wszyscy i Aiba, powinni przedstawić na to dowody. A skoro dowody nie są przedstawione, bo oskarżyciele powinni te dowody zazwyczaj przedstawiać i winę udowadniać, tak nakazuje mi rozum, no to skoro te dowody nie są przedstawione, no to nie możemy tutaj mówić o tym, że na pewno to są mężczyźni, bo możemy skrzywdzić te dziewczyny, jeśli rzeczywiście są dziewczynami. Ja zresztą miałem w klasie podstawowej dziewczynę, która grała lepiej od chłopców w piłkę na przykład ręczną, mówię tutaj o podstawówce, była silniejsza, gdzieś na przerwach, na zapasach brała z nami udział i świetnie sobie w tym radziła. Mutację głosu też przeszła szybciej niż my i miała bardziej męski głos niż wszyscy chłopacy w klasie, ale wtedy nie były popularne te wszystkie wszystkie dziwne historie dla mnie. Dziewczyna to była dziewczyna, chłopak to był chłopak i jakby nikomu nie przyszło do głowy, że jest mężczyzną i nie była, bo teraz chyba ma rodzinę, kontakt dawno straciłem, ale teraz chyba ma rodzinę, dzieci i tak dalej i męża. Natomiast jakby była taka do sportu bardziej predysponowana i miała sporo tych takich cech chłopięcych wtedy, można to tak nazwać. Natomiast krzywdzące dla niej by było oskarżać ją o bycie chłopcem. Tutaj, tak jak powiedziałem, ja dowodów nie mam. Jeśli wy jakieś macie, poza tym, że tam ochraniacz, suspensor się odwiesił i skakał u jakiejś jednej dziewczyny, albo tylko jeśli chodzi o wygląd, to są wasze dowody, no to jest to zdecydowanie za mało. Oczywiście MKOL sam powinien tę sprawę wyjaśnić, bo skoro narosły takie kontrowersje wokół tej sytuacji, no to dziewczyny powinny być zbadane pod względem chromosomalnym. Oczywiście to też wtedy będzie kontrowersyjne, bo jasna sprawa, kiedy przychodzą transwestyci i oni byli mężczyznami, poczuli się nagle kobietami, no to wtedy rzeczywiście tutaj jest mocna kontrowersja i według mnie takie osoby, skoro urodziły się jako mężczyzna, w kobiecych dyscyplinach nie powinny brać udziału, ale z kolei, tak jak powiedziałem, ale z kolei jeśli jest ta choroba chromosomalna, gdzie urodziły się z narządami żeńskimi, a dojrzewają przez tą chorobę jako mężczyzny, czyli mają te chromosomy XY,
to jest to sprawa dyskusyjna i tutaj wtedy nad tym trzeba się pochylić i coś ustalić. I to już nie należy całe szczęście do moich kompetencji, natomiast no, w tej chwili nie posiadamy żadnych dowodów, że tak jest, więc musimy pozostawić tą sprawę taką, jaką jest i musimy kibicować Jurce w tej walce z Lin, tak jakby walczyła z kobietą, a jakby walczyła z mężczyzną, to podejrzewam, że kibicowalibyście i jeszcze mocniej. Natomiast tak jak powiedziałem, trzeba tą zostawić sprawę tym, którzy się zajmują czystością sportu i czystością rywalizacji. To by było na tyle. Teraz Tomek Babiloński bodajże 20 września w Chojnicach ogłosił pojedynek Pawła Stępnia z Mateuszem Trycem. Wiemy, że Mateusz Tryc no, nie miał najlepszego okresu. Teraz wygrał w Bułgarii na wyjeździe z byłym moim rywalem Sarohanianem, Bułgarem niezłym, kiedyś niezłym. Teraz chyba też miał niezłą pasę. No, ale to chyba jest za mało, żeby rywalizować z Pawłem Stępniem, mimo że ten miał perturbacje pewne z promotorem, zmianę tego promotora i nie najlepszy okres, porażkę z Błacim, pamiętamy, w nie najlepszym stylu, ale to jest zdecydowanie to, co prezentuje w tej chwili Mateusz Tryc i przede wszystkim jaką ma odporność na ciosy, jak nie widzi tych ciosów, to jest za mało na Pawła Stępnia. Kiedyś to byłby najgorszy rywal dla Pawła, taki zawodnik zapychający, idący, taki swarmer, nie mający nokautującego uderzenia, ale wszystkie ciosy bijące mocno, z bardzo dobrą wydolnością i nie dający miejsca rywalowi. Ale teraz, kiedy Paweł już jest doświadczony na tym wyższym poziomie, kiedy miał sparingi z Beterbijewem, kiedy miał walkę z Bułacim, tam nie dał sobie zrobić krzywdy, no to wydaje się, że Mateusz tutaj tych problemów mu nie sprawia. Jednocześnie pod znakiem zapytania jest jego odporność, a na pewno Mateusz też nie widzi już sporo ciosów, no bo to wyraźnie było widać podczas jego ostatnich pojedynków, więc tutaj absolutnym moim faworytem jest Paweł Stępień. To czy przed czasem, czy nie, to już bliżej walki sobie zdecyduje, kiedy się mocniej nad tym pojedynkiem pochyla, ale znam jednego i drugiego ze sparingów, więc generalnie wydaje mi się, że wiem akurat, co mówię. No i teraz przechodzimy do tej najważniejszej walki weekendu, bo walczą panowie, którzy potrafią nokautować. W sumie 97,7% nokautów, bo Virgil Ortiz w 21 pojedynkach wygrał 21 razy przed czasem. Gdyby Jimmy Lemon Jr. zapowiadał jego pojedynek, a być może tak będzie, no to na pewno bym mówił hard hitting, czyli ten mocno bijący, on używał tego określenia do najmocniej bijących zawodników zawsze z największym procentem nokautów, takich jak Mike Tyson, kiedy go zapowiadał, kiedy Tyson przeszedł wtedy do telewizji Showtime, kiedy zapowiadał Fernando Vargasa, jednego z moich ulubionych pięściarzy. Ten taki przydomek trafiał tylko do tych, którzy mieli naprawdę ten procent nokautów pod 90-100%, a Virgil Ortiz 100% nokautów ma, to też jest rzadko spotykane. Z kolei Sergii Bochaczuk, Ukrainiec, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, z 24 pojedynków bodajże 23 wygrał przed czasem. Raz przegrał z Adamsem i powiem szczerze, że to był chyba pierwszy taki mocny test. Gala gdzieś była w Puerto Rico, z tego co kojarzę. No i tam Ukrainiec wygrywał ten pojedynek. Chyba prowadził na kantrach punktowych któregoś na pewno sędziów, 98-94, ale generalnie u wszystkich prowadził. Dominował w tym pojedynku.
No i dostał lawego sierpowego, później stanął w linach, jego rywal doszedł, puścił serię i kolejnym lewym sierpowym posyła go już bardzo mocno na deski. W taki brutalny sposób, to był ciężki knockout. No i Bochaczuk odbija się później, wygrywa kilka pojedynków. Między innymi, bo tak naprawdę ci jego rywale są dla mnie anonimowi. Tutaj muszę przyznać, ale są też anonimowi pewnie nawet dla hardkorowych kibiców boksu. I później jedyny taki rywal, który wytrzymał z nim na punkt, ale też jedyny dla mnie rozpoznawalny, jedyny znany, to jest Mendoza. I ten Mendoza przetrwał, też przetrwał, ale starał się podejmować niektóre z tych wymian i trafiał właśnie czy lewym hakiem, czy lewym sierpowym Bochaczuka. Tutaj jest wyraźny problem Ukraińca, jeśli nie popracował nad tym w okresie przygotowawczym, naprawdę mu ktoś nie powiedział o tym, no to będzie miał duży problem. Powiem szczerze, że da się to w pewien sposób zmienić. Ja na przykład po treningach, kiedy biłem się z zawodnikiem, który ma dobry lewy sierpowy, po każdej akcji schodziłem unikiem rotacyjnym i pilnowałem, stawiałem blok. Naprawdę w całych przygotowaniach jednych czy drugich poświęciłem temu 100% uwagi. No ale też z drugiej strony Ortiz bije ten lewy sierpowy doskonale i bije go niezwykle mocno. I tak jak wielokrotnie powtarzam, jest powiedzmy Arjen Robben, który zawsze schodzi na lewą stronę, ale robi to tak szybko, tak błyskawicznie, w tak zaskakującym momencie, że i tak obrońca się na to łapie, mimo że wie, że on strzela tylko jedną lewą nogą. I tutaj może być podobnie. Zresztą Virgil Ortiz miał już taki poważny test w swojej karierze i mówiłem, że z Adamsem, Brandon Adams chyba tak się nazywał ten rywal Bochaczuka. Z Adamsem nie przetrwał tego testu. Pomocnym lewym sierpowym stanął w linach i Adams spokojnie go wykończył. Tak, Virgil Ortiz dostał od Kawalauskasa, czyli moim zdaniem zdecydowanie lepszego zawodnika niż się Adams, prawym podbródkowym i co robi po tym ciosie? Kiedy był zamroczony, kiedy miał wyraźny kryzys, kiedy nogi mu się zatrzęsły, a Kawalauskas chcąc wykorzystywać tą sytuację, bo też miał na swoim koncie mnóstwo nokautów, idzie za ciosem, Ortiz oddaje. Ortiz przez chwilę się zatrząsł, zrobił krok w tył, przepuścił ciosy Kawalauskasa i zaczął oddawać. Podłączył go na wątrobę, a w kolejnej rundzie posłał go na deski, finalnie nokautując go chyba. Nie pamiętam, w końcowych rundach być może to było ósme starcie, ale tutaj już naprawdę nie pamiętam, więc jeśli mnie sprawdzicie, no to przyznaję się do błędu. Także Ortiz pokazał w sytuacjach kryzysowych, a jest to naprawdę jeden z moich ulubionych w tej chwili zawodników, cały czas czekałem na jego walkę z Ennisem bądź Crawfordem, czy Errolem Spencem Juniorem. Miała być ta walka, ale Ortiz ze względu na problemy zdrowotne musiał się przenieść do wagi wyżej, ale teraz nie ma problemu, bo i brat Crawford jest w tej wadze wyżej i Errol Spence Junior w niej podobno ma być. No i Ennis, jeśli zawalczy z Badem Crawfordem, no to też przeniesie się do wagi wyżej, jeśli Turki dotrzyma odbitnicy i ten pojedynek jakoś sfinalizuje. Więc Ortiz przeniósł się do wagi wyżej i jakby tutaj stoczył kilka pojedynków. Miał po tej chorobie dłuższą przerwę dwuletnią, ale teraz to już trzecia walka w 2024. W 2024. To jest kolejna walka Ortiza. On już jakby jest w rytmie startowym. No i trzeba powiedzieć sobie szczerze, że jest zdecydowanym faworytem w
tym starciu pancerów. Tak jak powiedziałem, dlatego że przetrwał kryzys dla siebie w najtrudniejszym pojedynku z Kowaliuskasem, dlatego że walczył z lepszymi rywalami niż walczył Bohaczuk. Wydaje się, że Bohaczuk jest dłużej w tej kategorii super półśredniej, ale z drugiej strony też zaczynał w kategorii 66 kg, więc tym bym się specjalnie nie sugerował. Ukrainiec ma niezłe nogi, ale ręce dosyć wolne. Poluje na swoją prawą rękę, bo to jest jego silna broń. Walczył generalnie podobnie, chociaż Ortiz wydaje mi się, że ma ostrzejszy, lepszy lewy prosty. No i tak jak powiedziałem, ma świetny lewy sierp, lewy hak, a Bohaczuk pokazał kilka razy w swoim pojedynku, że właśnie tych elementów bokserskiego rzemiosła, te elementy sprawiają mu problemy. Tego lewego sierpowego nie widzi. Ortiz ma też przewagę wieku. Bodajże Ukrainiec jest trochę wyższy, ale to aż takiego problemu Ortizowi nie powinno sprawić, bo Ortiz jest zdecydowanie szybszy. Może nie na nogach, ale ręce ma z pewnością szybsze. Tu bo Bohaczuk może przeważać, to taki paradoks, bo szybkość, możemy powiedzieć, że jeden jest szybszy albo drugi, a nie jeden i drugi, ale tu tak trochę jest, bo wydaje się, że Bohaczuk ma lepszą pracę nóg, Ortiz trochę jest taki flat-footed, czyli porusza się na stałych stopach, no i ciężej mu te ciosy niby doprowadzić, ale z drugiej strony znakomicie czuje dystans i tak jak powiedziałem, ma bardzo dobry lewy prosty, trochę tak boksuje w stylu Darka Michalczewskiego. Wysoko uniesione rękawice, świetne lewy, mocne lewy sierp. Także tutaj moim faworytem jest Virgil Ortiz i myślę, że wygra ten pojedynek przed czasem. My oczywiście czekamy na tą walkę i na walkę Julki Szeremety. Będziemy wiedzieć, jak Julka poradzi sobie z tą siłą fizyczną Lin już w sobotę, czyli już jutro, a myślę, że szybkość często potrafi, szybkość i timing zabić siłę, także na to liczymy. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.